My tu bardzo często, w naszym gronie tym prawicowym, bardzo często rozważamy pewną formułę ustrojową państwa. Jakie to państwo powinno być? To jest ten stary spór, czy PRL był państwem polskim, czy nie był państwem polskim. I ten spór zdaje się, że nigdy nie zostanie rozstrzygnięty, no chyba, że skończy się podział na lewicę i prawicę i lewica przestanie istnieć. Wtedy tego sporu nie będzie. Bo pytanie o PRL to jest pytanie o istotę ustroju PRL-u. Co to był za ustrój i czemu on służył? I tak jak komuniści twierdzili, że służył narodowi, tak my twierdzimy, że nie. Oni mówili, Gomułkę ja jeszcze dokładnie pamiętam, oni mówili ustami towarzysza sekretarzy, że dzięki nim zbudowano powiedzmy 100 tysięcy izb mieszkalnych. Ja mówię, tak, to prawda, ale nie cała prawda, bo dzięki nim zbudowano 100 tysięcy zamiast 800 tysięcy na przykład, czy zamiast miliona. I o tym to oni już nie mówili. I oni nadal funkcjonują w tej samej formule. Nadal funkcjonują w taki sam sposób, te same cele realizują, tylko dzisiaj nie musi się Związek Radziecki, tylko Unia Europejska. I wisi jakaś tam plansza, że dzięki wsparciu Unii Europejskiej na przykład zbudowano 8 km drogi. I to jest prawda, ale nie cała. Bo cała prawda to byłaby tak, że dzięki Unii Europejskiej zbudowano 8 km drogi zamiast 80 km. Bo gdyby nie było tego nadzoru biurokratycznego, bardzo kosztownego, który naprawdę marnuje ogromne ilości pieniędzy, to byłoby z czego te drogi budować. A tak to my pracujemy na naszych nadzorców. Tych nadzorców jest coraz więcej, pobierają coraz większe wynagrodzenia, coraz większe i wspanialsze siedziby, biurowce tych nadzorców, tylko że naród nie ma z czego żyć. I to państwo, jakie my dzisiaj mamy, ma ten sam dylemat, jaki miał niegdyś dzisiejszy PRL. Czy to jest państwo polskie, czy nie? Otóż, jeżeli patrzymy na interes naszej polskiej nacji, to państwo jest wymierzone przeciwko interesom naszej nacji. Bo gdyby to państwo nas nie okradało, gdyby utrzymać podatki nie 80%, tylko 8%, to my mielibyśmy od razu 10 razy więcej pieniędzy. I wtedy byśmy mieli za co budować kapitał, mielibyśmy naprawdę za co dbać o zdrowie i jeszcze by nam ogromny nadmiar został. Znaczy, przez to, że państwo realizuje, a przynajmniej tak mówi, że realizuje, uzurpuje sobie takie prawa i obowiązki zaspokajania naszych potrzeb, to tak słabo mamy te potrzeby nasze zaspokojone, mimo bardzo ciężkiej, ofiarnej, owocnej pracy. Te nasze owoce pracy są marnowane. I dlatego twierdzimy, że nadal ten marksizm, który wtedy był w wydaniu moskiewskim, sowieckim, on troszeczkę inaczej wyglądał, ale też z gwiazdką na daszku i na czapce, to teraz się nieco przeistoczył i troszeczkę w inne piórka się stroi. Ale nadal jest to marksizm i nadal jest to państwo, które nie pozwala obywatelom, żeby sami decydowali o owocach własnej pracy. Czyli my naprawdę żyjemy i nie możemy być naprawdę żyć jako ludzie. Cały czas żyjemy jako obozowicze pewnego obozu, który o nas decyduje. Jakaś komendantura zarządza naszymi prywatnymi sprawami. Przeciwko temu się buntujemy i chcemy mieć państwo normalne. Takie, które nie będzie za nas i o nas decydować. Żebyśmy sami o sobie mogli zadecydować, to znaczy w sensie materialnym, żeby każdy obywatel mógł w pełni dysponować owocami własnej pracy. Do tego zmierzamy. Wydaje nam się to bardzo proste, uczciwe i sprawiedliwe.